Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Rozpoczynamy piątkowy magazyn Gość Dnia. Przed mikrofonem Jarek Brzeski. Dzień dobry, witam słuchaczy na 96 FM i na radiozni.fm. Słuchaj online. Zgodnie z zapowiedzią sprzed chwili porozmawiamy z dyrektorem pierwszego liceum ogólnokształcącego braci Śniadeckich w Żninie. Andrzej Kurek jest dziś naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, słów kilka na początek o jubileuszu, bo ten jubileusz szkoły zbliża się dużymi krokami. No, zgadza się. Planujemy właśnie w przyszłym roku. Jest jubileusz 95-lecia pierwszego liceum w Żninie. Tradycyjnie już od wielu lat odbywają się jubileusze. Przypomnę, że organizowałem właśnie jubileusz 85-lecia, 90. Bardzo szybko, jak tu było wspomniane, minął ten czas, już 4 lata, więc już trzeba planować ten jubileusz w przyszłym roku. Wstępną datę, dlatego tu już się jakby zwracam do absolwentów pierwszego liceum i liceum i gimnazjum, bo przypomnę, placówka przechodziła różne koleje losu, przedtem funkcjonowała jako gimnazjum, później jako liceum, a teraz w pierwotnej nazwie pierwsze liceum ogólnokształcące. Planujemy jubileusz 15 czerwca przyszłego roku, czyli 2018 roku. No, spodziewam się dużego odzewu. Przypomnę, że ostatni jubileusz 90-lecia dosyć sporo uczestników było, bo około 500. No teraz spodziewam się około 700, może trochę więcej, więc jest to duże przedsięwzięcie. Jedyna możliwość zorganizowania, oprócz oczywiście tej części szkolnej, która na pewno się odbędzie, druga część odbędzie się w pałacu w Młodocinie. Jedyne warunki, które na tą ilość można, no, ten jubileusz zorganizować, to spełnia ten pałac i ten teren przylegający. Tym bardziej, że będzie możliwość także zarezerwowania sobie noclegów. Jest to duże przedsięwzięcie, bo tradycyjnie każdy jubileusz, jak wiedzą absolwenci, ja finansowo, że tak powiem, żadnych opłat wpisowych tutaj nie żądamy. Natomiast dlatego musimy finansowo, no, zebrać fundusze na tą, na zorganizowanie tego jubileuszu. Także z okazji także jubileuszu będzie wydana druga część publikacji, która będzie zawierać dalszy wykaz absolwentów liceum. Uzupełnimy o nazwiska. Będzie zawierał wiele zdjęć, także już się zwracam do tych, którzy posiadają archiwalne jakieś starsze zdjęcia z życia szkoły. Na pewno się do tych osób zwrócimy, ale gdyby mogli, to chętnie do sekretariatu szkoły prosimy przenosić. Oczywiście wszystko zwrócimy. Będą też towarzyszące imprezy, które uświetnią ten jubileusz. Takich szczegółów jeszcze nie zdradzam, natomiast apeluję do absolwentów, żeby śledzić stronę internetową szkoły, jak i Radio Żniny, jak i inne media. Będzie informacja o szczegółach. Na pewno tak, na pewno bliżej terminu będziemy informować. To jest duże przedsięwzięcie, tak jak pan zauważył, takie wyzwanie, można by rzec. Zanim wyzwanie związane z organizacją jubileuszu, to wcześniej wyzwanie związane z reformą edukacji. Wrzesień 2017, panie dyrektorze, po tej dacie jak będzie wyglądać szkoła, którą pan zarządza? No tak, tak. Co prawda szkoły średnie, jeżeli chodzi o samą reformę, reforma wchodzi de facto za 2 lata. Natomiast już teraz organizacyjnie trzeba się przygotować.
Natomiast my już wychodzimy wcześniej z pewną propozycją dla gimnazjalistów i tutaj tradycyjne ukierunkowania, które u nas się znajdują, czyli są do wyboru dla gimnazjalistów, czyli ukierunkowanie politechniczne, humanistyczne, biologiczno-chemiczne, europejskiej i medyczne. Dodatkowo chcemy zaproponować gimnazjalistom ukierunkowanie pożarniczo-obronne. Jest to nowość przynajmniej w Żninie. W okolicy takie ukierunkowania podobne istnieją, natomiast w samym Żninie nie. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że no chcemy zebrać pewną grupę gimnazjalistów. Jak wspomniałem, w pierwszym członie nazwy jest pożarnicze, czyli będą gimnazjaliści obowiązkowo zapisywani do OSP Żnin, więc właściwie staną się strażakami w pełnym tego słowa znaczeniu. No ale żeby móc uczestniczyć w, no powiedzmy, w akcjach strażackich, zaplanowane jest dla tych, co oczywiście będą no, w stanie skończyć kurs podstawowy, bo jest to obowiązek, jak się skończy 18 lat. Jest to też preferencja później, jeżeli ktoś skończy ten kurs podstawowy, preferencja przy przejęciu, powiedzmy, w szeregi już zawodowej Straży Pożarnej. Ale nie zapominamy o tych, którzy by chcieli no niekoniecznie wiązać się ze strażackim mundurem, ale powiedzmy z mundurem wojskowym i czy policyjnym. Planujemy podpisanie z Wojskową Komendą Uzupełnień dokumentu o współpracy, więc tutaj będziemy mieli dużą pomoc przy organizacji, powiedzmy, poligonów, pewnych dni, które spędzą w koszarach. Zresztą wracając jeszcze do ukierunkowania pożarniczego, także będą czynnie uczestniczyć ci, którzy będą w tym ukierunkowaniu. A jak widzimy, komenda powiatowa pięknie wybudowana, więc tym bardziej chcemy jakby z tego pomysłu tutaj skorzystać. Zobaczymy, czy będą chętni. Zapraszam gimnazjalistów. Nie zmienia to także, dopowiem, charakteru jakby ogólniaka, czyli to nie jest tak, że ci uczniowie tylko będą związani z mundurem. Także będą musieli wybrać poziom rozszerzony, przedmioty na poziomie rozszerzonym i niezależnie, czy się zwiążą czy z mundurem, czy będą chcieli w tym kierunku jakby kontynuować swoją dalszą edukację. Będzie się to kończyło także maturą i jakby to nie stoi na przeszkodzie w dodatkowych zajęciach, powiedzmy, w tym kierunku. Przypomnę także dla tych, którzy troszeczkę się bardziej pasjonują przy okazji sportem, będzie także w tym ukierunkowaniu więcej wychowania fizycznego. Wspomniał Pan o egzaminach maturalnych, rozmawiamy na początku kwietnia, to znaczy, że za miesiąc już egzaminy maturalne. Ile w Pana szkole osób podejdzie do egzaminów maturalnych? Powiedzmy słów kilka właśnie na temat egzaminów dojrzałości w pierwszym liceum imienia braci Siendeckich. No tak, nieubłaganie, faktycznie za niecały miesiąc te egzaminy. U nas no, dość duża grupa uczniów, bo 152 osoby. No zobaczymy, czy wszyscy skończą szkołę. No mam nadzieję, że tak. Więc od 4 maja, 5, 6 i poszczególne dni harmonogram już uczniowie znają. Więc te egzaminy się odbędą. No i oczywiście jednocześnie egzaminy ustne.
Mam nadzieję, że tradycja będzie podtrzymana szkoły i ponad 90% przynajmniej uczniów zda maturę, chociaż ja nie tylko liczę na to, żeby zdali, ale żeby ten procent z poszczególnych przedmiotów był jak najwyższy, najlepiej 100%, co umożliwi dostanie się na te szczególnie trudniejsze kierunki, tam gdzie jest więcej kandydatów, czyli powiedzmy związane z kierunkami takie jak medyczne. Jest bardzo trudne i bardzo trudno się dostać, więc, ale dosyć duża grupa uczniów między innymi na ten kierunek się dostaje. Zachęcam zawsze uczniów do wybierania kierunków jednak także tych ścisłych, czyli związane z politechniką. Sporo nie tylko mężczyzn u nas, chłopaków się dostaje, ale dziewczyn później na już na zjazdach absolwentów, jak rozmawiamy, to zauważyłem, że jest u nas taka właśnie tendencja uczniów, tutaj dziewcząt, które wybierają akurat ten dosyć trudne studia, jak jest kierunek politechniczny. Zanim egzamin maturalny dla tej grupy, o której pan wspomniał, jeszcze dla sześciorga uczniów z pana szkoły, egzamin w postaci finału konkursu Lab Test. Wynotowałem sobie, że to konkurs organizowany przez Studenckie Towarzystwo Diagnostyków Laboratoryjnych Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Rzecz ciekawa, warto wspomnieć o tym, że taki finał przed nimi, to chyba też prestiż dla szkoły, że pana uczniowie, sześć osób, znalazło się w tym finale. Tak, jest to duże wyróżnienie, że sześcioro uczniów. Jeszcze nie znamy, jakie tam powiedzmy nagrody będą, ale samo to, że są finalistami, to jest duże wyróżnienie. Przypomnę także, że no nie tylko w tym konkursie uczniowie biorą udział, bo właściwie spora rzesza uczniów uzyskała już indeksy na różne rodzaje kierunki studiów, czy to związane z Politechniką Warszawską, czy Politechniką Gdańską. Mamy finalistów też szczebla ogólnopolskiego, który powoduje to, że dany uczeń jest zwolniony z egzaminu maturalnego, z poszczególnego, akurat tego, który powiedzmy wystąpił w finale. Mamy laureatkę, finalistkę Olimpiady Literatury Języka Polskiego. Więc to jest duży sukces. Zawsze co roku przeważnie jedna, dwie osoby. Przypomnę, że to tylko zwalniają tych uczniów z egzaminu, które są w wykazie kuratoryjnym. Niemniej jednak te wszystkie indeksy, które są przez uczniów w szkole, w czasie nauki w szkole zdobywane, i ułatwią im dostanie. Wystarczy właściwie tylko zdać maturę i już są studentami. Także duży sukces. Duży sukces. Trzymamy oczywiście kciuki za maturzystów, trzymamy kciuki za finalistów konkursu Lab Testa. Ja dziękuję za rozmowę. Andrzej Kurek, dyrektor pierwszego liceum imienia braci Śniedeckich w Żninie, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam absolwentów do kontaktu z naszą szkołą. Dziękuję bardzo. Gość dnia Radia Żnin FM.